Posłuchaj, nieobecna. Był wieczór, deszczowy, mglisty wieczór. Czekałem na ciebie w mieszkaniu, spóźniałaś się. Podszedłem do okna, nadjechał właśnie ostatni autobus. Wśród tłumu pasażerów byłaś i ty. Nagle usłyszałem zgrzyt. Jakaś ciężarówka uderzyła w autobus. W chwilę później krzyk kobiety. Widziałem, widziałem wyraźnie, że leżysz na ziemi. Klęknąłem pod oknem, klęknąłem pod oknem i zacząłem modlić się, żebyś to na pewno była ty i żebyś nie żyła. Poczułem wielką ulgę. Po kilku minutach usłyszałem dzwonek. Byłem przekonany, że ktoś sprawdził twoje dokumenty i przyszedł zawiadomić rodzinę o śmierci. Otworzyłem drzwi. Stałaś lekko przestraszona z ukrytym głęboko uśmiechem. Boże, westchnęłaś, ale kraksa! Mówiłaś coś jeszcze, ale niczego nie słyszałem. Przez moment wahałem się, czy nie kazać ci wrócić na przystanek i umrzeć. Przecież ty nie żyjesz, szepnąłem. Co mówisz? zapytałaś, zdejmując buty. Że zaraz zrobię kolację odpowiedziałem idąc do kuchni.